Witam. Korzystając z okazji, że były święta, to spóźniony chciałbym życzyć wesołych świąt. No i co? I dzisiaj taki układ tutaj przed nami. Jest to, w sumie to jest odbiornik z przestrajanym heterodyno vericapem, ale z modulacją AM, odbiornik 88108 i przerobiony został na moduł do tego naszego oscyloskopu, nie wiem jak to tam się mówi po polsku. I co on tu nam pokazuje? Czekajcie, bo tutaj jak zwykle ta moja sonda nie łączy. Tu mam kawałek antenki, jak widać. O, tu ten drucik. Vericap tego urządzenia nie jest sterowany z żadnej syntezy, tylko jest sterowany tutaj z piłokształtnego przebiegu. Częstotliwość mamy tak: 1 kHz, 10, 100, 150, czyli w tej chwili mamy 100 kHz. Jak widzimy, tutaj mamy piękny analizator widma na tym oscyloskopie. Będzie to urządzenko będzie wstawione, jeszcze dojdą filtry wejściowe, bo w tej chwili jest tylko taki kawałek drucika jako antena. A to, co tutaj widzimy, to jest nic innego jak poziom sygnału z naszego generatora nadajnika UKF 100 MHz. Poziom w tej chwili tutaj SWR-kę mierzyłem, nie jest za bardzo dopasowany. No i co tutaj widzimy? Widzimy na wykresie, że... Czekajcie, dotknę trochę anteny, powiększę antenę, bo w tej chwili... Ojej, coś tu mi nie łączy, te kabelki. Jak to wszystko będzie w obudowie, to będzie może mi to wszystko łączyć ładnie. No dobra, coś tu jest. Poziom sygnału mi się zmienia strasznie, no bo ta cała płytka nie jest ekranowana, a tutaj jeszcze poza tym ta sonda. Ja zaraz tutaj, wiecie co, wypnę tą sondę i podłączę bezpośrednio przewód bez tego... sondy 1 do 10, tylko bezpośrednio przewód pod demodulator tutaj AM. I... Zobaczcie, wyłączam nadajnik, pyk, nie mam sygnału, włączam nadajnik, poszło coś do dołu, jakiś dziwny przester, ale to nieważne, bo w tej chwili już jest, coś tu faluje, ten nam sygnał, nie wiem czy to widać, czy nie widać, za chwilę będzie widać jak podłączę ten przewodzik. Dobra, chciałbym wam zademonstrować, no w sumie na początek to bym opisał. I za chwileczkę jeszcze zrobię rysunek blokowy mniej więcej tego układu, jak to jest wygląda. Czyli to jest tak, jest wzmacniacz wejściowy, który też będzie miał tutaj założony potem tłumik. Wzmacniacz, tak jakby głowica UKF-u, ona jest sterowana vericapem, czyli diodami pojemnościowymi tutaj siedzą. Te z zielonym paskiem, tu jedna, a wzmacniacza jest druga. Tutaj mamy układ, znaczy tu mamy układ wejściowy, czyli wzmacniacz wejściowy. Tutaj mamy heterodynę przestrajaną napięciem vericapowym. Napięcie vericapowe jest wzięte z piłokształtnego generatora z naszego OS-a, OS-150. I tak jak tutaj widać, z tą samą częstotliwością ten generator... Troszeczkę przyspieszę taktowanie generatora. Ten generator nam po prostu zmienia częstotliwość. Przelatuje skan od 88 do 108, a nawet więcej, no bo 30 V idzie z tego generatora, także układ vericapu po prostu przystraja nawet do chyba do 120 MHz i gdzieś od 70 do 120 MHz w tej chwili pracuje ta głowica. Także dosyć szeroko. Potem to wszystko trafia na mieszacz pierwszy, gdzie tutaj na tej cewce jest to wzmacniacz mieszacza, to jest ten tranzystorek
BF, bodajże, nie wiem, tam chyba 205 staruszek, i tutaj leci już dalej na filtr. I mamy po kolei raz, dwa, trzy wzmacniacze, raz tranzystor, jeden, drugi i trzeci, trzy wzmacniacze po średniej częstotliwości i nie ma tu filtrów kwarcowych żadnych. I stąd trafia już na demodulator AM. I tu mamy jedną diutkę, tu mamy drugą i tutaj mamy sobie głębokość modulacji AM. Amplitudą, nie FM, tylko częstotliwością, tylko amplitudą. No i tutaj z tego oporniczka przez ten kondensatorek idzie sobie już modulacja AM na wejście oscyloskopu. I wygląda to w ten sposób. Do wejścia tutaj, do wejścia układu wejściowego jest podłączona, tak, znaczy przybliżone są antena radia, czyli będziemy odbierać heterodynę radia i puszczona jest na wejście wobuloskopu, no będzie to teraz służyć jako wobuloskop. I tak, radio ustawione jest na zakres 88 do 108, tak jak było przystrojone. Zobaczmy, co tu zobaczymy na tym naszym wobuloskopie. Troszeczkę tak złe jest taktowanie, o teraz trochę przyspieszę taktowanie generatora piłokształtnego tego, i który nam steruje tym vericapem, tak żebyśmy po prostu, bo jak zmniejszę, to mi kamerka 60 razy na sekundę i zaczyna, o właśnie, i zaczyna tutaj być anomalia. Trochę przyciemnie, żeby wyostrzyć obraz. Tutaj zrobimy tak. Aha, oscyloskop jest ustawiony też na pomiar prądu stałego. Nie AC, tylko DC. I szukamy naszym radiem stacji. Tutaj coś mamy. Jedną. Pierwsza stacja. Chociaż trzeba przyznać, że z czasem zespół Dawska troszeczkę napięcie zmienię. Technikę podciągnę, także technicznie metody nagrywania, i te nagrania brzmią coraz lepiej, ale... No dobra, jedziemy dalej. Tu mamy pierwszy sygnał. Zakłada zarejestrowanie wszystkich. Tu mamy dużo mocniejszą stację. W bibliotece w Turynie. Musimy sobie to obniżyć. Wykres. 4 operty Rolanda. No dobra. Tu mamy jakoś mało. Idziemy dalej, nie? Słychać piłokształtny ten w radiu. Coś tu jest nie tak. Tylko na północnym wschodzie zachmurzenie mała i tam bez opadów. Na termometrach od 0 do 2 stopni, jednak na obszarze od północy do wyższego czysta. Prognozy pogody dla marynarzy i rybaków. Prognoza dla Bałtyku Południowego i Południowo-Wschodniego. No, chciałem pokazać, trochę dziwnie zaczął się pokazywać. Nie wiem, co to jest, bo normalnie powinna być tylko igiełka. Z Bałtykiem i wschodnią Polską utrzymuje się. Zatoka Niżowa z Danii i Niemiec pogłębia się i przemieszcza się na Południowo-Wschód. Zakłócenie jest z... Nie wiem właśnie z czego.
muszę po prostu muszę ekranować tą płytkę całą. Ja tu teraz zacząłem dotykać ręką i mam jakieś takie dziwnie zakłócony sygnał. Może jeszcze. A wiem, muszę tutaj wejście jeszcze przelutować. Zaraz moment. Zaraz będzie wszystko ok. Bo wejście mam podłączone pod. O, teraz podłączmy pod heterodynę. No i zobaczmy. No i mamy. Czasami deszcz ze śniegiem lub śnieg. Tak jest. Tu mamy. Tu mamy pośrednią 10.7, a tutaj mamy heterodynę. Dobrze mówię? Chyba dobrze. Wylać na niego chlus. Także no, jakoś ludzie też inaczej podchodzili do tego, nawet jak byli. Nie jest to dobry analizator, ale dopracujemy to, żeby to normalnie zaczęło działać. No i jak już tutaj dopracuję, to może zrobię oddzielny generator, nie będę puszczał z generatora, bo to ma być przystawka do tego stereoskopu. Mogę sobie przyjrzeć, zaraz obadamy, jak to wygląda ten wykres z tej stacji, dostrojenia do stacji, nie? Tu mamy drugą stację obok, tu mamy tą stację. Teraz musimy trochę przewinąć wykres. O, gdzieś tutaj będzie jakaś stacja. O, jest, tutaj mamy stację. A jak zrobimy do jednego, no to jest tak. Mała ta skala, ale zrobimy, a może zrobimy z głowicy telewizyjnej, tak jak tutaj widziałem, że robili analizator widma. No to potrzebne, jest potrzebne co? Dwa generatory, jeden heterodyny, przestrajalny z drugiego piłokształtnego. Najlepiej 100 Hz, żeby mieć do czego później porównać, nie? 100 razy na sekundę. Żeby nie było, że o. Bo teraz możemy przemiatać na przykład o. Z sekundą, nie? O tak, o, to jest sekunda, cały zakres przemiatania. Częstotliwości 88-108. Ale przyspieszmy to i się pokazuje nam obraz, nie? No dobra, to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie takiego wynalazku. Stary odbiornik UKF. No i fajnie, bo ma generator piły, generator prostokąta. No zobaczymy, a zobaczmy, jak będzie przemiatać. W tej chwili nie przemiatamy heterodyny. W kwadracie nie będzie nam przemiatać na pewno zakresu, no ale sprawdźmy. Nie. Musi być piłokształtny przebieg, który nam po prostu. Przemiata całą częstotliwość, nie?
trzeba będzie ten układ wyjściowy zestroić i będzie wszystko dobrze. No, tak mi się wydaje. Dobra, pozdrawiam i do następnego filmiku. No witam. Moduł został zestrojony. I wygląda to tak. 104 i było tam. Tutaj mamy jakość nośną samą obok na 100 MHz. Tu mamy jakieś kolejną stację. Tu mamy jakąś jedną kolejną stację. Tu mamy bardzo słabiutką stację. Tu mamy mocniejszą obok. Miałem okazję zrobić sobie prostą plotę. I tu mamy pierwszą z zakresu 88. Bardzo fajnie można określić moc różnych nadajników. No i dobra, to by było na tyle. Modulik jest zestrojony i będę wstawiał w przystawkę, w tą przystawkę od oscyloskopu. Będę właśnie wstawiał ten moduł. Dodatkowo jeszcze dojdzie jeden zegar. I no i tłumiki, nie? I przede wszystkim tłumiki, przełącznik tłumików. To robię jeszcze kilka generatorów. Tak, żeby móc przełączać zakresy i będzie fajny wobuloskop, no. A wszystko na tym staruszku. OS-150. Wyłączam radyjko. I mamy ciszę. Teraz jakbym podłączył antenę do wejścia, to bym miał wszystkie stacje UKF-u tutaj pokazane. Z różnymi, jak na analizatorze widma.